Paweł, czujnie. Bardzo trudno. Chyba nie dam rady. Daj blok. Masz blok. Co zrobić, żeby bezpiecznie wycofać się z jednego punktu w momencie, kiedy nie jest zbyt pewny, tak jak kostka bądź inny przelot z własnej asekuracji. Jeżeli pościągam wszystkie punkty pod spodem, nie mogę być opuszczany tylko i wyłącznie na tym heksie, ale mogę temu zaradzić. Na łączniku za pomocą HMS-a zamontujemy sobie blokera do liny, która idzie w dół do partnera. Dzięki tej metodzie będziemy mogli zachować cały czas ciągłość asekuracji i jednocześnie zbierać przeloty poniżej. Zaraz zobaczycie, wiążę sobie blokera dość ciasno, ponieważ mam pojedynczą żyłę. W ten sposób bezpiecznie będę mógł wycofać się z drogi. Zobaczcie, kiedy partner mnie opuszcza, Paweł, daj dół! Ja zawisam w układzie i tak jak podczas zjazdu mogę opuszczać mój węzeł. Jeżeli ten punkt by mi wypadł, to nie spadnę całej długości liny góra-dół, lecz tylko ten mały fragment. Dzięki temu mogę pozbierać spod siebie sprzęty, no a stracić tylko jedną kostkę, a nie wszystkie nowe, fajne zabawki. Dojeżdżam do punktu, demontuję. No i ewentualny lot znowuż skończyłby się pod kolejnym punktem, a nie parę dobrych metrów niżej. Do zobaczenia na dole!